Dzień dobry, dzień dobry, to Państwo się nie pomyli, to jest telewizja Republika Polska na dzień dobry, jesteście Państwo... Królikami doświadczalnymi naszego nowego studia. Jak się Wam podoba, napiszcie nam na mediach społecznościowych. Bardzo prosimy. Dzisiaj 4 lipca 2023 rok, jeden z najdłuższych dni w roku ciągle. Wiele rocznic tego dnia przypada, między innymi rocznica amerykańskiej Konstytucji, więc tam święto i tak, a my mamy też święto 4 lipca, którego nie obchodzimy. Nie wiem dlaczego, bo jest to święto rocznicy Bitwy. Pod Kłuszynem, proszę Państwa, 2700 husarzy i 200 piechorów, potem doszły dwie armatki pod wodzą z Stanisława Żółkiewskiego, Hetmana, pobiło w polu 30 tysięcy Rosjan, 5 tysięcy ich szwedzkich Najemników. No i otworzyło taki okres w stosunkach polsko-rosyjskich, który mógł się zakończyć demokratyzacją tego kraju. No niestety skończyło się inaczej. W każdym razie pamiętamy ten dzień. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o rocznicę, a my przechodzimy do przeglądu prasy. I w takim razie przegląd prasy, proszę Państwa. Pols Gazeta Polska codziennie yy, idzie śladem wczorajszego resetu. Ekipa Tuska pod rękiem z Berlinem i Moskwą torpedowała rozszerzenie NATO. Podczas szczytu NATO w Bukareszcie w kwietniu 2008 roku miały się rozstrzygnąć losy przystąpienia Ukrainy i Gruzji do paktu północnoatlantyckiego. Rozszerzenia sojuszu chciały między innymi Stany Zjednoczone oraz Polska, która podczas szczytu reprezentował prezydent Lech Kaczyński. Przeciwnikami były natomiast Niemcy, Francja i oczywiście Rosja. Co ciekawe, ich stanowisko swoimi działaniami wsparł polski rząd kierowany przez Donalda Tuska, który torpedował wszelkie inicjatywy prezydenta Rzeczypospolitej, mogące przyspieszyć wejście Ukrainy i Gruzji do NATO. Na ten temat w tekście Jana Przemysłowskiego, który przypomina, jak Donald Tusk zataił przed opinią publiczną propozycję udziału w rozbiorze Ukrainy, torpedował projekt amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Potem był pytany przez George'a Busha w sprawie tego, kto będzie reprezentował Polskę na szczycie NATO. Powiedział, że prezydent Kaczyński. Tutaj poglądy są takie same. No nie do końca. Prezydent uważał, że Polska musi odgrywać rolę adwokata. Interesów ukraińskich i gruzińskich na forum międzynarodowym. No i taką informacją, która rzeczywiście była szokująca, jest kwestia zatrzymania listu prezydent Rzeczpospolitej wysłał do premiera Grecji pismo datowane e, na 26 marca, w którym no, przekaz przedstawiał polski pogląd dotyczący członkostwa w NATO, Ukrainy i e, Gruzji. E, minister Rado, e, Radosław Sikorski wstrzymał e, Wysłanie tej poczty to jest działanie wbrew polskiej racji stanu i działanie ośmieszające Polskę. Tak ocenił tę sytuację Maciej Łopiński, szef gabinetu prezydenta w latach 2005-2010. W gazecie polskiej codziennie jeszcze o sztabie Platformy Obywatelskiej, który tutaj walczy i, i koordynuje przede wszystkim z Unią Europejską na przykład kwestia zakazu importu zbóż. Ten zakaz importu zbóż obowiązuje do 15 września, no i są sygnały, że nie będzie przedłużony. Mówił o tym podczas spotkania z klubami Gazety Polskiej w Spale Robert Telus, minister rolnictwa. Jego zdaniem jest to działanie polityczne Komisji Europejskiej, próba wbijania klina pomiędzy Polskę a Ukrainę, jeżeli Potwierdzi się to na finiszu kampanii wyborczej należy spodziewać się kolejnej fali niezadowolenia rolników. Decyzja będzie wodą na młyn takich partii jak PSL, Konfederacja, Agrounia, Michała Kołodziejczaka, zdaniem Zbigniewa Kuźmiuka. Rzeczywiście będzie bardzo trudno utrzymać zakaz wjazdu tylko do pięciu krajów frontowych. Unii Europejskiej. E, bitwę o świadomość, szersza relacja z e, spotkania klubów Gazety Polskiej. Państwo oglądaliście to oczywiście na naszej antenie. Możecie też przywołać, bo wszystko jest na YouTube, ale również warto zapoznać się z tym e, materiałem. Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego jest przecież już klasycznym e, dzisiaj stwierdzeniem. E, to dobrze, czas nam się powoli kończy, więc zobaczmy. E, dziennik Gazeta Prawna. Mamy tutaj Informacje o tym, że Prawo i Sprawiedliwość wycofuje się z rozporządzenia, które miało usprawnić sprowadzanie do Polski pracowników. To jest to rozporządzenie, o którym mówił Donald Tusk w tonie takim szalenie alarmistycznym. Minister Paweł Jabłoński, to wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, mówi: tak, chodzi o techniczne przekazywanie dokumentów. Aha, bo Tusk zapowiedział, że jest to wydawanie wiz przez zewnętrzne firmy. Tymczasem wiceminister Jabłoński mówi tak, chodzi o techniczne przekazywanie dokumentów przez firmy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a nie rozpatrywanie przez nie wniosków. Dodaje, że zgodnie z projektem rozporządzenia wnioskami mieli się zajmować wyłącznie urzędnicy ministerstwa i to oni podejmowaliby decyzję. Jak mówi dzięki temu kontrola byłaby jeszcze lepsza. Dokument przewiduje dokładne sprawdzenie każdej osoby przez MSZ i odpowiednie służby. No i to, co się wczoraj stało, PiS wykonał kolejny krok w stronę referendum migracyjnego, które miałoby się odbyć wraz z jesiennymi wyborami do Sejmu i Senatu. Posłowie partii rządzącej złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o referendum ogólnokrajowym. Dlaczego trzeba tę ustawę nowelizować? No chodzi o to, żeby były takie same okręgi wyborcze w przypadku referendum i w przypadku wyborów i taki sam czas działania komisji. No więc y, proste rzeczy techniczne na pewno da się to zrobić, a przyda się przy innych okolicznościach, bo referendum jest y, chyba jednym z lepszych sposobów zasięgania opinii y, społeczeństwa. Ruszył rządowy bezpieczny kredyt. <laughs> Hipoteki ze stawką 2%. Na razie jest to wszystko w instytucjach pod kontrolą państwa. Duży tekst na ten temat. Y, PKOBP i PKO, czyli dwa lidery dwóch liderów polskiego rynku bankowego prowadzi yy, te kredyty mieszkaniowe. No i wczoraj Waldemar Buda mówi, że zgłosiło się na nie już 10 tysięcy osób, a kolejne oczekują. No dzięki temu nie będzie zapaści na polskim rynku nieruchomościowym, choć cały czas wąskim gardłem są grunty, tak? bo Gdyby te grunty, czy plany zagospodarowania miasta obejmowały przynajmniej 20% gruntów do celów mieszkaniowych, no to automatycznie najdroższa część tej inwestycji, czyli działka, gdyby spadła, pociągnęłaby w dół ceny mieszkań, a jednocześnie ceny wszystkich mieszkań, które są budowane, no bo jak ceny spadają, to wszystkich razem. Rzeczpospolita jest drogo, więc kupujemy na raty. Pisze o kredytach ratalnych których liczba wzrosła aż o 60% w ujęciu rocznym w maju Polacy zaciągali zobowiązania w tej formie średnio na 2600 zł. No i jeszcze z dziedziny obronności, to jest strona 22 jest o nowym zamykającym się niebie nad Polską, zamykającym się dla rosyjskich iskanderów, dla rosyjskich rakiet różnego rodzaju. Także parę słów na temat o sposób na Iskandery. Polskie radary i brytyjskie pociski, warte dziesiątki miliardów złotych, super pociski KAM, pomogą zatrzymać Iskandery i skrzydlate kalibry potencjalnych agresorów ze wschodu. Rzeczpospolita obserwowała, jak Brytyjczycy produkują rokiety w fabryce w Bolton. A w fabryce w Warszawie produkowane są do tego radary. Tyle, proszę Państwa, tytułem przeglądu prasy. My za chwileczkę połączymy się z Dariuszem Piątkowskim, wiceministrem edukacji i nauki.